Właściwie prezydent już podpisał o utworzeniu obrony terytorialnej kraju. Jak oceniasz powołanie tego typu formacji? Działania Macierewicza mające na celu podniesienie zdolności armii, podniesienie zdolności bojowych naszych wojsk są korzystne, pozytywne. Jeżeli Polska chce zachować swoją suwerenność i mieć suwerenną politykę zagraniczną, to musi być zadbać o swoje bezpieczeństwo militarne. Leżąc między dwoma mocarstwami, które mają przewagę ilościową i jakościową uzbrojenia i ludzi, jedynym sposobem jest budowanie państwa podziemnego, z góry założonej coś a la partyzantki. W kalkulacjach wojskowych przyjmuje się na jednego wyszkolonego partyzanta, żeby zrównoważyć jednego wyszkolonego partyzanta, trzeba przeciwstawić mu 10 żołnierzy regularnej armii. Więc jeżeli Rosja ma 15-krotną przewagę nad nami, Niemcy 7-krotną, to nie ma sensu rozbudowywać nowych regularnych wojsk, tylko trzeba państwo podziemne rozbudowywać i uzbroić naród. Wtedy nasz współczynnik militarny wzrasta o 10 razy i wtedy jest to prawdziwy obrazik takiego państwa nie atakuje. Jeżeli ta obrona terytorialna, którą buduje, żeby ją nie burzyć jego dorobku, oparłaby się na poziomie pododdziałów innych i troszkę nie takich regularnych, tylko troszkę inaczej stosowanych, to byłoby to nie potrzeba było nic. Żona, to co widzimy tutaj to są modele jakichś samolotów, tak? To samoloty, które nie są modelami, tylko latającymi urządzeniami i przeznaczone są do celów obserwacyjnych, celów militarnych. Czyli to z przodu to jest kamera? Tak, to jest kamera obserwacyjna. Samolot może być wyposażony również w radar sarowski. Kamery obserwacyjne na światło widzialne i na podczerwień. Zasięg transmisji wideo jest 160 km w czasie rzeczywistym. W związku z tym jest to maszyna, która potrafi na duże odległości rozpoznać sytuację. A jak szybko to lata? Prędkość przelotowa to jest około 100 km, na wysokości 10. W zależności od tego, co ma być obserwowane, może to być do 5000 metrów. A nisko jak można lecieć? Nisko jak lecieć. Ile się da, tak? No tak. A czym to jest zdalnie sterowane, czyli za pomocą komputera, tak? Sterować możemy albo manualnie, albo to się rzadko stosuje, natomiast zadajemy w oprogramowaniu trasę lotu i samolot leci według zadanych punktów, obserwuje to, co chce. A teraz słyszałem, że są bardzo modne systemy przechwytywania. Przechwytywania? No obiektów latających takich, ktoś inny z komputera przechwyci go. Czy on jest zabezpieczony jakiś? Oczywiście systemy są szyfrowane, transmisja danych jest szyfrowana i to zabezpiecza przechwyceniem samolotu. On jest z tego wystrzeliwany, tak? Z tego, tak, to jest wyrzutnia pneumatyczna, która powoduje, że samolot nie potrzebuje pasa startowego. Może wystartować z dowolnego terenu, jak widać, możemy wystartować. Tej przyczepy, na której tak, stoi, tak? Tak. Aha. A to z tyłu, to śmigło jakiś tam zbiornik paliwa, co to jest? Tutaj mamy, jest to silnik dwusuwowy. Pokażemy widzom. Dzięki temu silnikowi samolot może lecieć na 5000 metrów. I to jest tak zwany ten dron, czy jak oni się nazywają? Nie, to jest system bezzałogowy, zwany też dronem. Modna nazwa teraz, dron. I produkuje to kto? To jest to produkt, który jest w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozwijany przez Polską Grupę Zbrojeniową, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. Bydgoszcz, tak? Tak.
A tam były zakłady remontowe lotnictwa, coś takiego, tak? Cały czas. Są. I w tych zakładach jest to produkowane, tak? To jest tak, rozwijany system wspólnie z partnerami z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest rozwijany ten system. Czyli to jest w całości Polski? W całości Polski. A można go uzbroić w coś? Dobrze, jakiś czołg rozwalił czy coś? Nie? Jest przeznaczony do zadań obserwacyjnych. No, nie planujemy uzbrajać tego systemu. Ma inne przeznaczenie. Aha, a ten czerwony tam co stoi? A to jest mniejszy samolot bezzałogowy, również rozwijany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy. Również do zadań obserwacyjnych. Czyli uważasz, że należałoby tą jego doktrynę obronną uzupełnić o ten właśnie pomysł? A drony? Drony, nie? Jedną z najważniejszych rzeczy na polu walki jest rozpoznanie. Dron służy do rozpoznania, czyli możesz obserwować wojska, ruchy nieprzyjaciela. Jest to bardzo dobra rzecz, bo jest bezpieczna. Druga rzecz, tam wymyślili u nas drony, które mogą, mają niosą na sobie pocisk czy bombę i ona może być spuszczona na czołg czy na jakieś konie. Czy pod gąsienicę podłożyć? Jeżeli za 1000 zł, 1500 zł, urządzeniem za 1500 zł byśmy pewnie uszkodzili urządzenie, sprzęt bojowy za 15 milionów złotych, no to nie to, to się opłaca. To jest. Czyli po prostu jest to jeden ze sposobów walki z czołgiem na przykład. Tak. Jest to bardzo skuteczny, bo trafić w dron jest ciężko, on manewruje, jest nieduży, a tą puchą farby sprężonej może przytknąć i zaleje po prostu wszystkie i teleskopy, i urządzenia. To może być jeszcze... Przenieść może koktajl Mołotowa na przykład na silnik? Tak. Ładnie się usadzić tam gdzieś. Tak. Czyli te drony to jest dobry pomysł Macierewicza? Dobry pomysł. Po drugie może być, rozumiesz, jeszcze aluminium z tym i wtedy nawet, bo to teraz są mi urządzenia, że mają te radary, więc oślepi się i radar. Czyli to jest dobry pomysł i ja pochwalam ten pomysł tych dronów już tam lepszej generacji, wprowadzony powszechnie. Jest to. A to z kolei też nasz produkt, jest to bezzałogowy dron pionowego startu, wielowidnikowy, nazywamy go Sową, nazywany Sowa i umożliwia również obserwację obiektów na ziemi. Czyli on sobie wystartuje i kamerki ma i tam tak, powiedzmy obserwuje co się dzieje i nadaje odpowiednim tym, tak? Przecież na mniejsze odległości niż te samoloty. Te samoloty mają ze setki kilometrów zasięgu, natomiast ten do 3 kilometry. A, czyli tak w pobliżu. A. Czyli ten do partyzanckich działań, takich proobronnych, by się nadawał, tak? No ja myślę, że to trzeba po prostu... Ale ile mniej więcej takie coś kosztuje, tak rząd wielkości? Nie jestem w stanie panu powiedzieć. Za 5000 kupi go? To w sklepie widziałem takie plastikowe za 2000. No tak, wie pan, tu mamy łączność szyfrowaną, to są zupełnie inne parametry, nie? niż sklepowy. Również częstotliwości łączności, wszystko jest inne. Czyli rozumiem, że system oprogramowania do tego jest najdroższy. Myśl techniczna to. No myśl techniczna to w sposób, że latać to lata. Bezpieczeństwo sprzętu. Wszystko to powoduje, że cena jest znacznie wyższa niż tego dronu. Jednym z elementów tej siły państwa to jest siła jego przemysłu, jego gospodarki. A obronność, czyli bezpieczeństwo militarne musi wynika też z zabezpieczenia i produkcji własnego uzbrojenia. Dlatego, że na wypadek wojny czy zagrożenia to nie ma bardzo handlu bronią i jest utrudniony na handel bronią. Przed całą wojną kupili, II wojną światową, kupili czołgi we Francji. Polacy kupili czołgi, zapłacili za te czołgi, a te czołgi nie dojechały do Polski. Nie wydały ani jednego strzału, bo musiałyby przez Niemcy przejeżdżać. Więc to jest
dąży się do tego, taka jest polityka w ogóle światowa, że państwa, które chcą być suwerenne, powinny same produkować podstawowe rodzaje broni. Nazywa się? TW-317. To jest silnik turbowo-odrzutowy, czy jak? Jest to silnik turbinowy. Turbinowy i jest stosowany w helikopterach. Dokładnie. W helikopterach, o taki jak tu, taki sobie tu. Dokładnie. Jest to zamocowany jest, na tym paliku. To jest Mi-24 przykładowo. Jak on się nazywa ten helikopter? Mi-24. Mi-24. Aha, to ten w Afganistanie takie. Dokładnie. Tak? Takie słyszymy. A my mamy w ogóle na wyposażenie Polska Armia takie coś ma, czy nie ma? Mamy. Mieć. Nie, cały czas mamy. Mamy takie. Cały czas mamy. A tamto piękne urządzenie, co tam jest, to kto by mógł powiedzieć o tamtym? Oczywiście. Urządzenie piękne nazywa się Szerszeń. Tak, jest to bezładowy cel powietrzny. Szerszeń wyprodukowany w pełni w zakładach lotniczych numer 1 w Dęblinie. W pełni jeśli chodzi o płatowiec. Śmigło oraz silnik zostały dokupione pełne, gotowe. Jest to bezzałogowy cel powietrzny, który za sobą na poligonie ciągnie rękaw, do którego oddawane są strzały. Rękaw zlicza ilość strzałów, zbiera informacje na temat rakiet przelatujących dookoła. Urządzenie sobie swobodnie ląduje, czy to na brzuchu, czy za pomocą spadochronu. Kartofla może wylądować. Naturalnie. Zasięg takiego urządzenia do 180 km. Promień sterowania radiowego do 3 km. Jakbyśmy ładunków wybuchowych mu trochę podrzucili, to i możemy coś szkody komuś narobić. Chętnie. O, takie. I one z tyłu mają takie taką klapę, którędy wyskakują sobie. Wyskakuje sobie desant. Ten nazywa się dron, tak? To jest śmigłowiec bezzałogowy, demonstrator technologii, który został stworzony przez trzy firmy. Instytut Lotnictwa, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1 i Instytut Techniczny Wojsk Lądowy. Ale to są polska konstrukcja, tak? Polska konstrukcja, całkowicie. I do czego on służy? To jest demonstrator technologii, czyli pokazuje tak naprawdę możliwości produkcyjne tych trzech firm. Tak? Nasza spółka była odpowiedzialna za realizację złożenia tego w całość fizycznie. Tak? Powstał jeden model taki, latał około 15 godzin. Czyli on w tej naturalnej wielkości? Nie, to jest model tylko. Aha, a jaki duży jest ten naturalnej wielkości? Nie ma tu informacji na ten temat. Na temat jak duży jest naturalnej wielkości. Bo to jest dron, tak? Bezzałogowy. Bezzałogowy to jest dron. Bezzałogowy, podejrzewam, że z wielkości ma długość, podejrzewam chyba 6 metrów, może nie, może 5. No to jak normalny wygląda. No trochę mniejszy, no wie pan, no, to jest stosunkowo, no nie jest duży, tak? Nie jest przede wszystkim lekki. No i oczywiście przewidujemy wersję z załogą, tak? Z pilotem. A to jest konstrukcja polska? Tak, dokładnie. Kooperacja ZL1. Już to panu opowiadałem. Tak. Instytutu Technicznych Wojsk Lotniczych, Instytutu Lotnictwa. Dobrze, że Macierewicz i rząd polski się wycofał z tych Karakali i to trzeba ich pochwalić za to.